Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Krzyż w historii. Czy zastanawiałeś się, jakie wydarzenie dzieli historię świata na dwie ery? Tym wydarzeniem nie jest powstanie jakiegoś imperium, jak należałoby się spodziewać. Nie jest nim też odkrycie nowego kontynentu. Historię świata dzieli na dwie części: przyjście na świat nauczyciela z Galilei, mało znaczącej prowincji rzymskiego imperium. Zważywszy na dużą liczbę Żydów zamordowanych przez Rzymian, życie i śmierć jego jednego spośród tak wielu nie powinno mieć aż tak wielkiego znaczenia, by rozpoczynać od tego wydarzenia nową erę. A jednak życie i śmierć Jezusa stały się początkiem nowej ery. W kontekście Boga i historii łatwiej nam jest dostrzec znaczenie zbawienia. To właśnie w życiu Chrystusa i Jego śmierci na Golgocie dokonało się to, co nadaje sens historii świata. Ofiara Jezusa mówi nam, że przebaczając nam i przyjmując nas jako swoje dzieci, Bóg otworzył przed nami nową przyszłość, której nie będzie się za nami ciągnąć ciężar win i bolesnych doświadczeń doczesnego życia. Ciężar ten zostanie z nas zdjęty przez Tego, który nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Izajasz 53:4. Całą prawdę o zbawieniu można wyrazić jednym zdaniem. Bóg anuluje naszą beznadziejnie zdaną na swoje siły historię i zastępuje ją swoją historią. On kładzie kres historii niewoli grzechu w naszym życiu. Dzięki niemu skazy przeszłości nie będą przywodzone na myśl, by nas oskarżały, męczyły i wystawiały na pośmiewisko. Nasza historia, która potępia każdego z nas, została zastąpiona doskonałą historią Jezusa. Tak więc w Nim znajdujemy nie tylko wyzwolenie z przeszłości, ale także obietnicę wspaniałej przyszłości. Oddając siebie w ofierze za nas, Pan zagwarantował, że bez względu na to, jaka była nasza historia i dzieje świata, czeka nas lepsza, bo chwalebna przyszłość w nowym świecie. Przeczytaj 2 Koryntian 5, 17-19. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Co Jezus uczynił dla ludzkości? Dlaczego to wydarzenie zmieniło bieg historii? Nasze grzechy zostały złożone na Pana, który dobrowolnie umarł za winy ludzkości i w zamian dał nam zbawienie. Obiecane przez Niego kulminacyjne wydarzenie w dziejach tego świata będzie dla nas początkiem wiecznego życia w nowym świecie u Jego boku. Przeznaczenie każdego człowieka jest stawką wielkiego boju. Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, losy wszystkich ludzi zostaną rozstrzygnięte. Wówczas spełni się obietnica nowego nieba i nowej ziemi. Skoro przyjąłeś Chrystusa, jak twoja przyszłość teraz, gdy nie ciąży na tobie potępienie z powodu przeszłości, powinna się różnić od przeszłości, bez względu na to, jak bardzo zasłużyłeś na potępienie? Dziękuję.